Serwus, witaj na kanale Krychu Gotuje. W poprzednich odcinkach przygotowałem potrawy wigilijne, pierogi z kapustą, grzybami i ruskie, a w poprzednim odcinku była to ryba po grecku. Dziś kolejny przepis na wigilię z rybą, a właściwie dwa przepisy na śledzie, które idealnie pasują na świąteczny stół. Tradycyjny przepis na śledzie w oleju oraz przepis na śledzie w sosie jogurtowym z jabłkiem. Do przepisu wykorzystałem solone matiasy, które odmaczam w wodzie z dodatkiem mleka w proporcji 3:1. Tak przygotowane śledzie układam na desce skórą do dołu. Od strony mięsa śledzie smaruję musztardą sarepską. Zwijam ciasno w rulonik, spinam je wykałaczką. Układam w słoiku tak, by jak najwięcej śledzi weszło. Zalewam olejem, ruszam delikatnie, by olej dostał się w każde miejsce. Tak przygotowane śledzie odstawiam do lodówki. Teraz czas na pyszne śledzie w sosie jogurtowym. Odmoczone filety matyjasa kroję na paski 4 cm. Wkładam do miski. Wyciskam sok z połowy cytryny i skrapiam pokrojone śledzie. Jedną drugą cebuli kroję w kostkę oraz jedno jabłko ścieram na tarce o dużych otworach. Dodaję do śledzi. Dodaję jedną płaską łyżeczkę musztardy sarepskiej. Mieszam dokładnie. Dodaję 200 ml jogurtu naturalnego. Doprawiam świeżo zmielonym pieprzem oraz posiekaną natkę pietruszki, około jednej łyżeczki. Mieszam, przykrywam i odstawiam do lodówki na 24 godziny. Tak przygotowane śledzie idealnie pasują na świąteczny stół, ale również na piątkowy obiad z ziemniakami. Na początku filmu wspominałem o pierogach oraz o rybie po grecku. Zapraszam Cię do obejrzenia tych przepisów wigilijnych. Życzę smacznego i do następnego gotowania.